Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 10, w wersetach od 38 do 42? Gdy szli dalej, Jezus wszedł do pewnej wioski. Kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u stóp Jezusa, słuchała Jego słowa. Marta, zajęta rozmaitymi posługami, przystąpiwszy powiedziała: Panie, czy nie masz tego na uwadze, że moja siostra zostawiła mnie samą, abym usługiwała? Powiedz jej, aby mi pomagała. Jezus odpowiedział jej: Marto, Marto, o wiele się troszczysz i kłopoczesz. Tylko jedno jest potrzebne. Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dwie siostry goszczą Pana Jezusa w swoim domu. Marta, która zaprosiła Pana, troszczyła się o swojego gościa i jego uczniów. Była bardzo zajęta, całkowicie pochłonięta swoją służbą. Czy w dzisiejszych czasach nie jest podobnie? Czy nie jesteśmy często skłonni do oceniania innych wierzących na podstawie ich widocznej aktywności? Służba sama w sobie nie jest niczym złym. Jednak szybko może, tak jak w przypadku Marty, całkowicie zająć nasze serce i oddalić nas od osoby, której chcemy służyć. Maria pokazała swoje przywiązanie do Pana przez słuchanie Jego słów. Nie tylko Go przyjęła, ale też pilnie słuchała. Marta nie rozumiała zachowania siostry. Posługę uważała za rzecz najważniejszą. Dlatego prosi Pana Jezusa: Powiedz jej, aby mi pomogła. Kim była Marta, aby czynić Panu uwagi? Czyżby zapomniała, że chciała być Jego służebnicą? Ta część nie będzie Marii odjęta, ani na tej ziemi, ani w wieczności. Kiedy będziemy u Pana, wszelka służba ustanie, ale społeczność z Panem, przebywanie u Jego stóp, pozostanie. Radujmy się już dzisiaj w Chrystusie i służmy Mu wiernie, przez przywiązanie do Jego osoby i uważne słuchanie Jego słów możemy udowodnić Mu swoją miłość. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 14 rozdziału i 23 wersetu. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. I z pierwszego listu Jana, 5 rozdziału i 3 wersetu. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.